Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fijołek. Witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko i zachęcam do obejrzenia, wysłuchania naszej dyskusji w ramach gorących pytań Telewizji w Polsce.pl. Z racji tego, że rzeczywistość mamy powyborczą, tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to i pytań powyborczych nie brakuje. My dziś skupimy się na tym, czy jest szansa na to w szeregach opozycji, by pokonać Prawo i Sprawiedliwość jesienią, a co za tym idzie, czy Koalicja Europejska przetrwa w ogóle do jesieni. Jan Filip Libicki, senator Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość, również Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Panowie, zanim zapytam was o zdanie, zanim zapytam naszych gości, krótka wizyta w polskim parlamencie, gdzie przepytaliśmy polityków właśnie z Wiejskiej na okoliczność przyszłości projektu pod tytułem Koalicja Europejska. Musimy być wszyscy razem. Wtedy w październiku wygramy. I to jest nasz cel. I to jest nasza obietnica. W tej chwili na pewno zaczną się wewnętrzne dyskusje na temat, co dalej robić. Tu kluczowe moim zdaniem będzie stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja uważam, że należy nieco zmodyfikować kurs Koalicji Europejskiej. Ja bym się opowiadał nadal za wspólnym marszem, ale jak będzie, to w tej sprawie wypowie się Rada Naczelna PSL-u w sobotę. Będziemy wiedzieli, jak tak naprawdę będzie. Myślę, że przetrwa z prostego powodu. Ani PSL, które ma tam sondaże na poziomie 2% z kawałkiem, ani Nowoczesna poniżej procenta, ani SLD też poniżej progu, one nie mają gdzie iść. One są na musiku. One właśnie w tej chwili są na stole, na którym je obiad pan przewodniczący Schetyna i właściwie je konsumuje jako przystawki. W barwnym stylu Ryszard Czarnecki, jak zwykle. Panie senatorze, czy czuje się pan, czy Polskie Stronnictwo Ludowe czuje się konsumowane przez Grzegorza Schetyna? Nie, Polskie Stronnictwo Ludowe nie czuje się konsumowane przez Grzegorza Schetynę. Myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym podmiotem Koalicji Europejskiej, które byłoby w stanie wystartować samodzielnie. Jak ten wynik by wyglądał, to jest odrębna dyskusja, ale przynajmniej zachowujemy taką możliwość, taką zdolność. Mnie się wydaje, że oczywiście ja bym się opowiadał za tym, żeby Koalicja Europejska nadal trwała, ale jednak z pewną modyfikacją. Ja uważam, że to, co przyniosło zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, to były dwie rzeczy. To była pewna wojna światopoglądowa, która zaczęła się wraz z wystąpieniem pana Jędrzejczyka. Ja wtedy 5 maja napisałem, że uważam, że to jest punkt zwrotny tej kampanii i że to jest punkt zwrotny na niekorzyść Koalicji Europejskiej. Dlaczego, panie senatorze? Uważam, że to się sprawdziło. Jeśli miałbym użyć nieco krwistego języka, proszę uprzejmie, to powiedziałbym w ten sposób, że myślenie ludzi poszło w tą stronę. To bardzo źle, jeśli zdarzają się przypadki, że osoba duchowna molestuje na przykład ministranta. Tego, to nie powinno być, to należy wypalić gorącym żelazem. Ale po pierwsze, nie należy w związku z tym wyciągać wniosku, że wszystkie osoby duchowne są takie, a powstała trochę taka atmosfera. Trochę jak w przypadku Prawo i Sprawiedliwość robi w przypadku sądownictwa, że wszyscy sędziowie są, że tak powiem, skorumpowani i tak dalej, i tak dalej. A drugi element to jest element następujący. To ci ludzie po pierwsze doszli do takiej konstatacji, a po drugie zadali sobie pytanie, a co jest po drugiej stronie? Jeśli po drugiej stronie stał pan prezydent Rabiej z postulatem w jakiejś tam przyszłości, ale adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jeśli po drugiej stronie stał pan prezydent Trzaskowski z kartą LGBT w Warszawie, to pomyśleli sobie, jeśli mamy taką alternatywę, to jednak wolimy stać po stronie... Czyli na pana polityczny koalicja i sojusz, tak, ale bez tego ideowego skrętu. Tak, bez tego ideowego skrętu i z możliwością prezentowania przez poszczególne elementy tej koalicji swojej tożsamości. A tego zabrakło w tej kampanii? Ja myślę, że niepotrzebnie, że tak powiem, ustawiono spór tej kampanii pod tytułem ci za Kościołem i ci przeciw Kościołowi. Ja zwracam na to uwagę, że od 30 lat, i ja się z tego akurat cieszę, ci wszyscy, którzy stawiali na hasła antyklerykalne, czy ustawiali się w kontrze z Kościołem, no nigdy nie wychodzili poza śladowe rezultaty wyborcze. I trochę szkoda,
że tak powiem, Koalicja Europejska dała się nieco na ten kurs wrzucić. Panie senatorze, czy rzeczywiście sprawy ideowe były no, sprawą decydującą, która przeważyła losy tej kampanii na korzyść Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, no, na pewno to, ten spór ideowy, który się wywiązał w czasie tej kampanii wyborczej, miał wpływ na wynik wyborów. No, czy on przesądził, czy też nie, nie jestem w stanie tego ocenić, bo to chyba wymagałoby bardziej takich sfokusowanych badań. Natomiast warto zwrócić uwagę, kto w ten spór, kto ten spór wywołał. Tutaj odnosząc się już wprost do tych wszystkich tez, które wygłosił pan senator Libicki, z którym częściowo się też z tym zgadzam. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście ma pan rację, jeżeli mówi pan o tym, z mojego punktu widzenia ma pan rację, jeżeli pan mówi o tym, że rzeczywiście taki tani antyklerykalizm, prawda, czy wrzucanie wszystkich księży, czy całej wspólnoty kościoła do jednego worka i oskarżanie ich o to, że prawda, tkwicie w świecie, który jest zdominowany przez pedofilię, to nie popłaca. Mówię, co oczywiście nieprawdziwe i nie popłaca. Oczywiście pożałowania godne, godne potępienia i ukarania są te przypadki, które zostały napiętnowane, czy pokazane w filmie braci Sekielskich. Natomiast pytanie jest, panie senatorze, no to co pan w takim razie tam robi w tej koalicji, bo nie da się jakby oddzielić w przypadku każdego polityka, każdego z państwa z osobna, sfery prywatnych poglądów od tego, co firmujecie. Ten spór ideowy, gdzie rzeczywiście zupełnie niezrozumiały wydawał się ten kierunek, w którym zaczęła podążać w ostatnich tygodniach kampanii Koalicja Europejska, na pewno wam nie posłużył, dlatego że po drugiej stronie znalazło się grono wśród naszych wyborców, obrońców tego stanu rzeczy, czy też takiego pędu do tego, żeby potępiać wszystkich za wszystko. I to na pewno wam nie posłużyło. Natomiast wy staliście się jako ugrupowanie, dzisiaj to pan minister Suski najlepiej chyba określił, znaleźliście się w swego rodzaju potrzasku, bo nie ma dla was dobrej drogi. Każde wyjście z tej sytuacji jest dla was błędem. Zarówno pozostanie, będzie złe, zarówno pozostanie w ramach szeroko pojętej koalicji europejskiej, jak i wyjście. Jest jeszcze jedno. Do kooptowania do tej koalicji. No właśnie, mówi się sporo o takim pomyśle na to, by PSL wokół Władysława Kosiniaka-Kamysza zbudowało ruch centrowy, może przytulając Marka Jurka, może przytulając Pawła Kukiza, bezpartyjnych samorządowców, jest trochę tych środowisk. Ale nie da się, że tak powiem, wygumować tego wszystkiego, co zostało już poczynione w ramach tej kampanii wyborczej, co zostało powiedziane. Nie da się zapomnieć no, tych, prawda, tego wicia się jak piskorz, przepraszam za to określenie, poszczególnych liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z samym panem prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie da się tego, że tak powiem, rozkroku ideowego, dajmy którym się znalazł PSL. To jest, mówimy teraz tylko, przepraszam, już kończę, o PSL-u. No, zostaliście po prostu skonsumowani. Natomiast jeszcze powiem o jednym. Ja uważam też, że w jakiejś części Platforma Obywatelska, oczywiście macie swoje 3 mandaty, co jest też pewnym tam, powiedzmy, prognostykiem dla was, jeżeli chodzi o start w samodzielnych wyborach. Pewnie w tej chwili będziecie liczyć wszystkie głosy i obliczać, czy przekroczylibyście w samodzielnym starcie 5-procentowy próg. Natomiast Platforma Obywatelska i wy tym samym również jesteście konsumowani. Panie przez senatorze, kropka, dajmy odpowiedź. Senator Libicki. Ja teraz chcę powiedzieć, bo mam nadzieję, że dostanę tyle samo czasu. Po pierwsze, 5 maja napisałem ten tekst Dylematy konserwatysty. I dylematy prawdziwego konserwatysty są takie, moim zdaniem. Czy iść z Prawem i Sprawiedliwością, które od 4 lat prawie narusza konstytucję, narusza... To jest nieprawda. Narusza, ale proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałem. Narusza niezawisłość sędziowską, demoluje polski wymiar sprawiedliwości i robi całą masę złych rzeczy z punktu widzenia osoby o konserwatywnych poglądach. Czy iść z osobami, które tego nie robią, ale niestety ideowo nie są zbyt bliskie osobom o konserwatywnych poglądach. I ja jestem w takim dylemacie. Ja jestem osobą, która ma ten dylemat. To bardzo jasno chcę powiedzieć. I teraz, w ramach tego dylematu znalazłem sobie pewną przestrzeń, która się nazywa Polskie Stronnictwo Ludowe. I teraz jest pytanie, jak w ramach tej przestrzeni funkcjonować tak, żeby móc dalej działać politycznie. I moim zdaniem, tak jak rozstałem się z Platformą, bo wchodząc do Platformy
postawiłem sobie granicę, jak długo w tej platformie mogę być. Tą granicą była wolność głosowania w sprawach światopoglądowych. Kiedy moim kolegom odmówiono tej wolności, uznałem, że wtedy mój czas w Platformie Obywatelskiej się skończył. I uważam, że w związku z tym PSL też powinien sobie taką jasną granicę postawić. I tą granicą jest to, co się będzie działo z Robertem Biedroniem. Jeśli w Koalicji Europejskiej wygra pogląd, że Roberta Biedronia trzeba wciągać na pokład Koalicji Europejskiej, to wtedy uważam, i nie jest to mniejszościowy pogląd wśród działaczy PSL-u, że dla PSL-u nie ma miejsca w tej koalicji i musi się zdecydować na bardzo trudną, ja tu nie przeczę, bardzo trudną drogę samodzielną. To ja tylko dopytam, pozwoli pan, jednak na pokładzie Koalicji Europejskiej była Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, środowiska feministyczne w tych wyborach już, które się odbyły, i jakoś PSL przełknęło tę pigułkę. Proszę pana, po pierwsze przełknęło ją z pewną trudnością, jeśli się ma odnosić do tego porównania, po drugie jednak tutaj sytuacja jest nieco inna, dlatego że Robert Biedroń jest osobą emblematyczną dla środowisk homoseksualnych. A jakie są postulaty... A jakie są postulaty środowisk homoseksualnych w dłuższej perspektywie? To właśnie powiedział, niestety ubolewam nad tym, ale może to wyjaśniło sytuację, może to i dobrze, pan prezydent Rabiej. W związku z tym uważam, że to by był bardzo jasny sygnał, wciągnięcie Roberta Biedronia, że w tej koalicji, w takiej sytuacji Polskie Stronnictwo Ludowe miałoby bardzo duży problem tożsamościowy i że ten problem tożsamościowy, jeśli byśmy przed nim stanęli, to trzeba by się było zdecydować na bardzo trudną, jeszcze raz podkreślam, ale jednak drogę samodzielną. A czy decyzja będzie już 1 czerwca podczas Rady Naczelnej Sobotniej? Czy dopiero wtedy będzie rozpoczęcie tej dyskusji, decyzja najbliższych tygodni? Proszę pana, trudno mi powiedzieć, bo ja jestem, jak mówi pan redaktor Klarenbach, młodym działaczem PSL-u. W związku z powyższym, ja tylko raz byłem na Radzie Naczelnej. Poproszono mnie o to, żebym w sobotę zabrał głos na ten temat. No powiem, co uważam, będzie mi bardzo miło. Nie wiem, jak funkcjonuje Rada Naczelna i do końca, i jaki jest mechanizm podejmowania decyzji, więc trudno mi tu się na ten temat wypowiadać, kiedy to będzie. Panie senatorze, to podsumowując naszą pierwszą część dyskusji, gdyby pan dzisiaj był politykiem PSL, co doradzałby pan prezesowi Kosiniakowi-Kamyszowi i Radzie Naczelnej Ludowców? Żeby sobie przypomnieli historię swojego ruchu. A chwalą, szczycą się wszyscy politycy PSL-u, szczególnie właśnie w studiach telewizyjnych, że są najstarszą partią polityczną w Polsce, której historia przekroczyła już 100 czy 120 lat, tak? Dobrze, tak. Dobrze mówię. I oczywiście były tam różne zawirowania. Ja wyjmuję z tego okres, kiedy było ZSL i czasy PRL-u, natomiast rzeczywiście było wielu prawdziwych, wielkich, wybitnych działaczy, wielkich, wspaniałych patriotów, którzy nie szczędzili ani krwi, ani pracy, ani potu, ani trudu, żeby budować chwałę Rzeczypospolitej. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja się tutaj z większością znowu tych tez, które wygłosił pan senator Libicki, zgadzam. Tylko że z wami jest trochę tak, że sami sobie przesuwacie te granice, które wcześniej uznawaliście za niedopuszczalne. No chcę panu przypomnieć, panie senatorze, że to dzięki waszej pracy, wykonanej w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, pańskiemu zaangażowaniu w ramach pracy na rzecz Koalicji Europejskiej, wprowadziliście do Parlamentu Europejskiego na swoich barkach, żeby nie powiedzieć dosadniej, postkomunistów, część establishmentu postkomunistycznego, czy komunistycznego. Odpowiedzi będziemy w drugiej części kontynuować tę dyskusję. Byłych PZPR-owców zamieszanych w... Panie senatorze, dajmy odpowiedzieć, będziemy kontynuować tę dyskusję. Po pierwsze, nie licytujmy się na to, które ugrupowanie ma więcej byłych członków PZPR-u, bo mógłby zacząć wymieniać pana Piotrowicza, pana Szymańskiego i tak dalej, pana Seriusza Wolskiego, tak, waszego kandydata w Warszawie. Więc ja bym proponował na ten temat się nie licytować. Natomiast ja chcę jedną rzecz powiedzieć, bo pan senator tutaj tak ciepło mówi o PSL-u. Ja bardzo za to dziękuję, ale to ja chcę się odwołać do tej Rady Naczelnej, na której byłem. I powiem panu tak, wie pan, co zadecydowało
o tym, że PSL poszedł w koalicję europejskiej, przeważyła wypowiedź pani marszałek Mazurek, która powiedziała o tym przed wyborami samorządowymi, że PSL należy wyeliminować z życia publicznego. Wydaje mi się, że szukacie pretekstów w tej chwili. Jeśli jest tak, że po drugiej stronie mamy kogoś, kto chce nas wyeliminować, to proszę się nie dziwić, to że się musimy postawić kropkę w zasadzie przecinek tej dyskusji. Jak państwo słyszą, dyskusja trwa i trwać będzie, obiecuję, tuż po przerwie wracamy, będzie ciekawie, będzie gorąco, bo nasze gorące pytania zadamy raz jeszcze. Zostańcie państwo z nami. Gorące pytania telewizji w Polsce.pl po gorących wyborach do Parlamentu Europejskiego, no i nasze gorące pytanie o przyszłość opozycji, o szansę opozycji w jesiennym wyścigu z Prawem i Sprawiedliwością. Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, skończyliśmy naszą dyskusję przed przerwą w sprawie przyszłości decyzji PSL-u co do tego, w jakiej formule pójść w tych wyborach. Zacznijmy zatem nasze spotkanie w drugiej części od słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który tak przekonywał Monikę Olejnik o przyczynach porażki koalicji europejskiej w tych wyborach. Zaczęło się od karty LGBT tu w Warszawie. Później było wystąpienie pana Jarzdzewskiego. To się wydaje, że to piąta kolumna PiSu. Donald Tusk bardziej chyba zmobilizował wyborców PiSu niż wyborców koalicji. Czyli karta LGBT numer jeden, Leszek Jarzdzewski, Donald Tusk. Te trzy fundamenty wskazuje prezes PSL jako przyczyny porażki koalicji europejskiej. No ale panie senatorze, przecież mieliście wpływ na to, w którą stronę koalicja europejska płynie, którą stronę maszeruje. Nie można było przekonać liderów Grzegorza Schetynę, także Donalda Tuska, by ten wydźwięk kampanijny był nieco bardziej zniuansowany? Proszę pana, no Donald Tusk nie jest członkiem koalicji europejskiej. Donald Tusk przyjechał jako szef Rady Europejskiej, wygłosił wykład. W samym tym wykładzie, Donalda Tuska wykładzie, nic niewłaściwego nie widzę, wręcz przeciwnie, widziałem tam bardzo ciekawe wątki. Ale wystąpienie na marszu koalicji europejskiej było już jednoznaczne. Natomiast tak zwany support, no tu jest problem i to jest kwestia, na ile Donald Tusk wiedział o tym, że tego typu wypowiedź będzie. Ja nie wiem, nie chcę się tutaj wypowiadać. Zwróćmy też jednak na to uwagę, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest z jednym z elementów było koalicji europejskiej, która, to chcę bardzo jasno powiedzieć, po wyborach europejskich przestała istnieć. I myślę, że wygrał tam taki pogląd, że te zmiany kulturowe w Polsce już zaszły tak daleko, że na tym się da zrobić jakiś interes polityczny, nazwijmy to w ten sposób. Ja przestrzegałem, oglądam polską politykę od 89 roku i mogę powiedzieć tak, że zawsze było tak, że wszystkie ugrupowania, które brały ten sztandar, miały 2-3-4% najwyżej. Natomiast jedną rzecz chciałem tu sfalsyfikować, co się panu senatorowi może nie podobać. Otóż ja wiem o tym, bo sam byłem w Prawie i Sprawiedliwości, że w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo wiele osób szczerze przywiązanych do Kościoła i szczerze przywiązanych do wartości i do nauczania Kościoła. Natomiast uważam, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, mam ze sobą 8 lat doświadczenia, patrzy na elektorat ludzi wierzących wyłącznie w sposób instrumentalny, to znaczy na ile można pożywić się tym elektoratem bez realizacji jego postulatów. To takim, musimy... no tak, a jeszcze jedno zdanie, no takim uprzejmie. Klasycznym przykładem jest pani Jadwiga Wyścigielska, europosłanka, która w 2007 roku jako przewodnicząca specjalnej komisji do wpisania do Konstytucji Ochrony Życia zrobiła wszystko, żeby ten projekt zamordować, a dzisiaj prowadzi spotkania w Częstochowie, co pewnie pan senator potwierdzi, z Mary Wagner, znaną na świecie obrończynią życia. Być może doszło do nawrócenia, ale ja pozwolę złośliwy sobie być tutaj pan sceptykiem. Senator Libicki, dajmy odpowiedzi senator Warzocha. Pan senator Libicki właściwie sam sobie zaprzecza w tej wypowiedzi, bo z jednej strony pan ujawnia taki wątek, gdzie ujawnia pan, że tak powiem, kuchnię koalicji europejskiej, gdzie mówi pan o tym,
w jaki sposób właśnie szacowano szanse na to, w jaki gdzie można i jaki kawałek tego elektoratu, mówiąc, używając języka technicznego, uszknąć, i kalkulowano, czy to się opłaca, czy nie. A z drugiej strony pan i sam pan w tym momencie pokazuje, że z ideowością to za dużo wspólnego nie ma, że nie ma to za wiele wspólnego ze światem wartości, tylko po prostu liczy się ten efekt wyborczy i pan to niejako akceptuje. A z drugiej strony pan szuka technokratów w gronie Prawa i Sprawiedliwości, którzy instrumentalizują nie wiem, Kościół, ludzi wierzących, ich uczucia po to tylko, żeby osiągnąć wynik wyborczy. Otóż jest dokładnie odwrotnie, panie senatorze. My cały czas mówimy o tym, że najważniejsi są Polacy, Polki i Polacy, Polska. Ich szczęście, ich życie, ich dobrobyt, to, żeby się czuli w Polsce jak u siebie w domu. Chcemy im służyć. Kiedyś w 2015 roku przedstawiliśmy swoje założenia programowe, swój program. Polacy dali nam kredyt zaufania, obdarzając nas większością w wyborach do Sejmu i do Senatu. Dzisiaj, prawie po 4 latach, uzyskaliśmy już jakby akceptację tego wszystkiego, co zostało do tej pory zrobione. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Traktujemy to jako już wielki wyraz zaufania i docenienie tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zrobił. Żeby było jeszcze ciekawiej w tym naszym kotle dyskusji. Dlatego, że jesteśmy po prostu wiarygodni. Ale ja to jedno zdanie. Ja się nie zgadzam z tym, że tutaj jest jakaś sprzeczność wewnętrzna. Po prostu jedna strona kalkulowała, przykro mi to mówić, na elektorat antyklerykalny, druga strona kalkulowała na elektorat przykościelny, ale myślę, że z równie zimną bezwzględnością. Nic się nigdy nie zmieniło. Od samego początku do końca zawsze się w kwestiach wartości wypowiadaliśmy tak samo. Niezależnie, czy przywiązanie do kościoła wśród wyborców jest, czy tego przywiązania nie ma, na pewno o głosy należy walczyć i należy rozumieć oczekiwania tychże wyborców. Prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent, postanowił się podzielić swoją refleksją w powyborczy wieczór i bardzo nas ta wypowiedź zaintrygowała. Jest chyba charakterystyczne i warte głębszego przeanalizowania, głównie przez Koalicję Europejską, to, że Prawo i Sprawiedliwość głównie wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków. A z kolei Koalicja Europejska, z tego, co ja zwróciłem uwagę, w kategorii wiekowej, tych od 30 paru lat do 50, wygrała. To nie jest przypadek, bo wygrała w kręgach tych, którzy podatki płacą. Ciężko pracują, płacą, no a rząd pisowski te pieniądze rozdaje na prawo i lewo. Trochę rozdał skutecznie, ale pod kątem potrzeb wyborczych. Panie senatorze, zwracam się do senatora Libickiego. Nie jest trochę tak, że tego rodzaju wypowiedzi wskazują, że porażka z 2015 roku nie została jeszcze dobrze przepracowana w szeregach szeroko rozumianej opozycji? To znaczy, proszę pana, jeżeli ja miałbym dokonać pewnej interpretacji wypowiedzi pana prezydenta Komorowskiego, choć myślę, że pan prezydent Komorowski może ją najlepiej by ją sam zinterpretował, to po pierwsze jest pytanie o to, czy zadziałały programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii wyborczej. I ja uważam, że wyborczo, kampanijnie, tak, zadziałały. Pytanie o to, jaki to ma skutek dla budżetu i dla finansów Polski na przyszłość. Tutaj byłbym, szczerze mówiąc, pesymistą. Uważam, że to nie jest. To odsyłam do wszystkich rankingów. Dobrze, ale sekundkę, to jak przez ekspertów zewnętrznych. Dobrze, jakbym by pozwolił. Tak? Natomiast oczywiście ten pierwsza część tej wypowiedzi, no to ja mogę powiedzieć tak. W Poznaniu i w powiecie poznańskim jest około 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, tak, firm różnego rodzaju, różnej wielkości. No jaki tam jest wynik i jakie tam są wyniki Prawa i Sprawiedliwości, to sami wiemy. No myślę, że rzeczywiście jest tak, że tu zadziałały te programy społeczne i to chciał powiedzieć pan prezydent Komorowski. Nie brzmi to jednak trochę pogardliwie, panie senatorze, że ci, którzy nie płacą podatków, to głosują na PiS. Wie pan co, ja bym powiedział w ten sposób. Może ja bym tą wypowiedź inaczej formułował. Natomiast ja staram się wyciągnąć jej sens. I uważam, że co do sensu,
pan prezydent Komorowski ma rację. Powinien to mówić może nieco, że tak powiem, bardziej dyplomatycznymi słowami, ale co do sensu ma rację. Artur Warzocha. Przede wszystkim nie ma żadnego rozdawnictwa, bo tutaj takie określenie w ustach pana prezydenta Komorowskiego się pojawiło. To są pieniądze wypracowane przez Polaków, to jest nasz dochód narodowy. I tu jest kwestia partycypacji. Czy za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL było tak, że no, tylko pewne grupy społeczne czy też grupy interesów, im żyło się dobrze, natomiast były olbrzymie obszary biedy i ubóstwa, które zostały po prostu zlikwidowane, i to w krótkim czasie po uruchomieniu naszych programów społecznych, znaczy naszych, czyli przez ten rząd, co zapowiadaliśmy w programie, o czym państwo doskonale wiedzą, pan senator również. Po drugie, ja nie wiem, co się stało, no ale od dwóch dni mamy taki festiwal, żeby nie powiedzieć wysyp, różnych, no powiem wprost, niemądrych wypowiedzi ze strony zarówno polityków, no, którzy ponieśli porażkę, polityków czy osób związanych z koalicją europejską, jak i no, celebrytów, artystów, którzy czasami bywają wręcz obraźliwe, gdzie na przykład próbuje się deprecjonować osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość właśnie tym, że pochodzą z takich, a nie innych miejsc na mapie Polski, czy też mają takie, a nie inne wykształcenie, czy nieodpowiedni wiek, i to się używa jako po prostu no, takiego no, cepa, przepraszam, do okładania Prawa i Sprawiedliwości i naszych wyborców. Ja się z tym nie zgadzam, tak nie wolno robić, bo to jest dzielenie społeczeństwa na lepszych i na gorszych. Tak się to jest, a często też wypowiadają się, zauważyłem, wypowiedzi ludzi z tytułami naukowymi, jak pewien profesor, który też przytoczył te badania, z których wynika, powiedzmy, wiek i poziom wykształcenia. Przypomnę tylko państwu, że no właśnie więzienie na Białołęce, to tam pobiliście jako Koalicja Europejska rekord popularności i zdobyliście ponad 70%. Pan senator Warzucha, ale chciałem zapytać na poważnie do pana senatora Libickiego, jaką ofertę Koalicja Europejska w takiej czy innej formule, pod takim czy innym szyldem ma dla tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy dali zwycięstwo w eurowyborach ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego? Ja bym powiedział tak, to nie jest jeszcze mój pogląd na ten temat, raczej nazwałbym to intuicją. To znaczy, ja, wydaje mi się, że bardzo ciekawe byłoby sprawdzenie tych wszystkich haseł Prawa i Sprawiedliwości o obywatelskości, o wolności, tak naprawdę realnie. To znaczy, ja uważam, że bardzo wiele postulatów z tego, które zgłasza Kukiz 15, można by tam znaleźć wiele sensownych postulatów. Żeby pan sygnalizował swoje przyszłe miejsce. Nie. Tam jest kilka przynajmniej sensownych postulatów. Uważam, że Kukizowi nie udaje się przebić z tymi postulatami. Po pierwsze, dlatego, że jest małym ugrupowaniem. Po drugie, dlatego, że Paweł Kukiz jest świeżym politykiem. I po drugie, jako artysta ma do tego prawa, jest chyba osobą nieco zmienną. Ale to są postulaty, które realnie mogłyby sprawdzić, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest za wolnością. A widzi pan szansę rzeczywiście na współpracę, taką bardziej systemową, za obywatelskością i tak dalej. Wie pan, to jest pytanie bardziej do pana Pawła Kukiza. Natomiast ja uważam, gdybym ja był decydentem w koalicji europejskiej, to bym się nad tym zastanowił, czy nie próbować, że tak powiem, jako duża partia pewnych tych postulatów zaproponować jako postulaty wspólne. Ale to jest, mówię, intuicja, to nie jest pogląd. I to powie pan w sobotę na Radzie Naczelnej, między innymi? Nie wiem, czy akurat to powiem na Radzie Naczelnej, bo to jest bardzo świeża intuicja, muszę się z nią przespać. Ale jeśli się prześpię i to się we mnie ugruntuje, to tak. To jeszcze pytanie do pana senatora Warzochy, bo też czas nas dogania. Czy taki potencjalny, cały czas teoretyczny ruch, który łączyłby PSL, może Kukiz 15, może bezpartyjnych samorządowców, byłby ofertą albo przynajmniej pokusą dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, by zerknąć bardziej sympatycznym okiem w kierunku innej listy wyborczej jesienią? Ja myślę, że gdyby nawet taka koalicja powstała, czy takie porozumienie, które by poszło pod wspólnym szyldem do najbliższych wyborów parlamentarnych, byłoby również obliczone na pewną na inżynierię, że tak powiem, no, działania, bo też trudno znaleźć by było tam jakiś wspólny mianownik ideowy bądź kilku jakichś punktów programowych.
Cały czas kolejne wypowiedzi pana senatora Libickiego pokazują, że to jest po prostu takie paniczne w tej chwili, dość nerwowe, może nie tyle paniczne, co dość nerwowe szukanie sposobu wyjścia z tego pata, w jakim się znaleźliście na własne życzenie. Zresztą nie tylko wy, ale jeszcze parę innych osób. Pan jest bardzo skromny, panie senatorze, mówi o sobie, że pan niewiele może, ale chcę przypomnieć naszym telewizom, panu redaktorowi, a przede wszystkim panu senatorowi, że to jest zupełnie nieuzasadniona skromność. Jest pan jednym z, no, jest pan przedstawicielem elity świata swojej partii, jest pan jedynym senatorem PSL-u, pański głos ma olbrzymie znaczenie, będzie pan najprawdopodobniej reprezentował swoje ugrupowanie w ramach tej czy innej koalicji bądź samodzielnie w najbliższych wyborach parlamentarnych, więc zachęcam jedno pana zdanie do tego, żeby pan uśmiechniętego pana senatora Libickiego bardzo na koniec. Bardzo dziękuję za te wszystkie komplementy. Przypomnę tylko, że jestem członkiem PSL-u od 7 miesięcy. Stąd też ta moja skromność. Młody polityk, młody działacz PSL Jan Filip Libicki, senator Artur Warzocha. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Co do przyszłości jesiennych wyborów parlamentarnych, za moment dyskusja z publicystami. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Wybrzmiał, drodzy państwo, głos polityków. Czas zedrzeć z tego głosu polityków lukier, ściemę kampanijną, no i powiedzieć, jak ta sprawa wygląda naprawdę, jaki los czeka nas jesienią, jeśli chodzi o stan sceny politycznej. W naszym studiu publicyści Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry. Aleksander Majewski, portal polityce.pl. Panowie, zacznijmy od pytania o przyszłość koalicji europejskiej. No, projektu, który już podobno jest martwy, bo był on tylko na wybory europejskie, ale pytanie o sojusz cały czas pozostaje aktualne. Piotr, ty napisałeś na stronie Klubu Jagiellońskiego ciekawy tekst poświęcony temu, że zmierzamy ku systemowi dwupartyjnemu. Naprawdę tak jest? Na pewno na dzisiaj, jeżeli przeanalizujemy sobie wyniki tych wyborów, no to uczyniliśmy kolejny wielki krok w stronę duopolu. W wyborach 2015 roku czy w wyborach 2014 roku dwa największe komitety zdobywały troszkę ponad 60% głosów, 62-64, sumując łącznie wyniki PiS-u i Platformy. W tej chwili dwa komitety, które zajęły pierwsze miejsce, czyli PiS i Koalicja Europejska, zdobyły łącznie ponad 84%, czyli na rozdysponowanie dla wszystkich pozostałych zostało 16%, co bardzo zbliża nas do scenariusza takiego dwublokowego. Co więcej, gdyby założyć, że te mniejsze ugrupowania, czyli Konfederacja, która była bliska progu, i Wiosna, która próg przekroczyła, utrzymają to swoje bazowe poparcie w liczbach bezwzględnych, ale trudno im będzie zyskać kolejnych wyborców, to przy większej frekwencji progu najzwyczajniej w świecie nie przekroczą jesienią. No i tak możemy skończyć po raz pierwszy z dwublokowym parlamentem. To może nie ma historii. Nie ma ścieżki, ale dla PSL-u, jest oczywiście pytanie o to, czy koalicja europejska przetrwa, no bo jeżeli jest jakiś klucz do tego, żeby w Polsce duopolu nie było, no to są decyzje po stronie opozycji, a co więcej, istnieje więcej niż te bardzo wyświechtane argumenty na rzecz tego, żeby się podzielić. Pierwszy to ten, który mówi o tym, że jednak w kilka bloków bliższych własnym tożsamościom ideowym byłoby łatwiej zarówno mobilizować wyborców, jak i przede wszystkim tutaj kluczowe byłoby pytanie właśnie o ten blok Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli taki blok chadecko-konserwatywno-ludowy, no bo on faktycznie miałby jakieś szanse odbijać tych wyborców, którzy dotychczas głosowali na PSL, a w ostatnich dwóch, trzech elekcjach przerzuciły swoje głosy na Zjednoczoną Prawicę. Tylko że to wymaga na pewno bardzo dużego wysiłku po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to po pierwsze, a po drugie, no wymaga też takiej zmiany mentalnej, to znaczy jak długo PSL będzie mówił w takim węższym czy szerszym bloku, będzie mówił, że jedyną drogą jest odsunięcie PiS-u od władzy i koalicja z Platformą Obywatelską, to tych swoich dawnych wyborców nie odzyska. Natomiast czyli namawiałbyś liderów PSL do takiego mrugnięcia okiem do wyborców prawicy? Powiedzenia wprost, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoje wartości, ma swoje poglądy i będzie rządziło z tym, jeżeli będzie miało możliwość o tym decydować, kto zdecyduje się w większym stopniu realizować. I wtedy faktycznie część wyborców Zjednoczonej Prawicy z ostatnich wyborów, którzy wcześniej głosowali na PSL, może być ok, czyli to nie jest tak, że oni są na zawsze z liberałami, ale są w stanie rządzić też z PiS-em. Być może PiS-owi taki koalicjant bardziej centrowy by
by się przydał. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, na który rzadko zwracamy uwagę, a który ja już od wielu miesięcy powtarzam. Publikowaliśmy na naszych łamach taką analizę Wojciecha Biesiackiego już w grudniu. To znaczy aspekt finansowy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego pieniądze nie miały żadnego znaczenia, w tym sensie, że no nie było dużego wpływu na to, jak będą wyglądały finanse partii i to, jak będzie wyglądała umowa koalicyjna w tym zakresie. Jesienne wybory decydują o subwencji partyjnej i tak są skonstruowane w Polsce przepisy, że mniejsze formacje, mniejsze ugrupowania za jeden głos zyskują więcej pieniędzy, tak więc startując razem, koalicja europejska w takim kształcie, jak teraz to widzieliśmy, w perspektywie 4 lat pozyska na funkcjonowanie 50 milionów złotych mniej, co dla takich formacji jak Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, może być zabójcze. I co więcej, PSL-owi może bardziej się opłacać zdobyć 4,5%, nie przekroczyć progu, ale mieć swoje pieniądze na własnej koncie partyjnym, niż prowadzić bardzo trudne negocjacje z Grzegorzem Schetyną na temat podziału kasy. Aleksander Majewski, jak widzisz przyszłość koalicji europejskiej, nawet jeśli pod inną nazwą, czy PSL-owi, SLD, Zielonym i innym ugrupowaniom będzie się opłacało pójść razem z Grzegorzem Schetyną? Polaryzacja jest już tak wielka, że na pewno ktoś będzie beneficjentem tej sytuacji. Z pewnością te ugrupowania, które tworzą koalicję europejską, będą na tym zyskiwać. Zauważmy, że mimo wszystko jednak te zjednoczone siły jakiś bonus uzyskały. Ostatecznie ta sztuka się nie udała, no ale jednak jakieś plusy niewątpliwie można zapisać. Tylko czy będzie w tym układzie PSL? Ja jednak obstawiałbym przy tym, co powiedział przedmówca, czyli właśnie PSL będzie się skupiać raczej jednak na tym właśnie, żeby zaspokoić swoich działaczy, swoich aktywistów, bo nie ukrywajmy, w PSL to taka samostanowiąca, można powiedzieć, firma, która musi utrzymać ileś tam osób, plus zapewnić im odpowiednie środki. To zazwyczaj było najsolidniejsze spoiwo, bo mówi się często o PSL-u jako takiej typowej partii chłopskiej, ale zwróćmy uwagę, że PSL często najmocniejszy jest w takich mniejszych miastach powiatowych i nie skupia wcale rolników, tylko pracowników określonych biur, urzędów, starostw i tak dalej, i tak dalej. I tym ludziom trzeba po prostu... A jak się zapatrujesz na pomysł, by PSL poszedł samodzielnie, gdzieś tam mrugając, może do Pawła Kukiza, może do Marka Jurka, może do bezpartyjnych samorządowców, no i wreszcie mrugając do wyborców prawicy, mówiąc, że w razie czego z PiS-em też się będziemy umieli dogadać. Jeżeli PSL puszczałby oko, to myślę, że najlepiej do samorządowców i tutaj warto iść w tę stronę, jaką swego czasu lansowano w stronnictwie, mianowicie wykreować nowego lidera, niekoniecznie związanego z tym centralnym warszawskim podwórkiem politycznym, ale wywodzącego się z samorządów. Ja nie wiem, czy byłby to chociażby Adam Jarubas, ale myślę, że jest to dobry tok rozumowania. Warto iść w tę stronę właśnie w przypadku takiej partii jak Polskie Stronnictwo Ludowe, z tego też względu, że zawsze wybory samorządowe pokazują nam, że akurat ta działka politycznej batalii rządzi się swoimi prawami i jest jakiś narybek, który można zagospodarować. To tutaj dyskusji dorzucę jeszcze trochę, żeby nam było trudniej mówić. Mniejsze bloki czy większa liczba bloków to także bezwzględny dąt i metoda dąta, która po prostu wykosi mniejszych, bo premiuje te większe ugrupowania, to po pierwsze, no a po drugie czas, który tak naprawdę kurczy się, i żeby PSL stworzyło taki sojusz, wypromowało go, sprzedało, opakowało, to będzie miało tak naprawdę ile? Kilka tygodni, odliczając wakacje, to zostanie miesiąc, może półtora. No tak, no ale Polskie Stronnictwo Ludowe akurat myślę, że problemu, nie wiem, ze zebraniem list, zapełnieniem list i organizacją tego nie powinno mieć, bo cały czas ma aktyw, który oczywiście w istotnej części przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. To też jest tak, że istotna część tego sukcesu samorządowego PiS-u w 2018 roku to jest efekt tego, że wielu dotychczasowych polityków PSL-u, czy tych niezależnych komitetów startujących w wielu miejscach Polski, po prostu weszło pod szyldy Zjednoczonej Prawicy, tak? I tego też nie dostrzegamy. To jest po prostu realny eksodus dotychczasowych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to nie znaczy, że tego się nie da w jakimś wymiarze odbudować. Wydaje mi się, że jest cały czas to możliwe. Ja tutaj zgadzam się, że dąt jest oczywiście problemem, natomiast no dąt jest jakby problemem o tyle, o ile się faktycznie wygrywa te wybory, tak? Natomiast jeżeli by koalicja europejska no nie zbliżyła się do szansy na zwycięstwo, a co więcej, większość formacji w tym układzie straciła swoich wyborców, i jeżeli sumujemy sobie te wyniki Platformy, SLD, PSL-u z poprzednich wyborów, czy europarlamentarnych, czy sejmowych, no to okaże się, że tych nawet procentowo tych głosów zostało na koalicję europejską oddanych mniej. Nawet Platforma Obywatelska w porównaniu z 2015 rokiem, jeżeli patrzeć stricte na jej kandydatów na listach koalicji europejskiej, straciła
zdobyła bodaj 20 tysięcy głosów. Nowoczesna osiągnęła żenujący wynik, osiągając mniej, jej kandydaci uzyskali mniej głosów niż kandydaci Partii Zieloni na listach Koalicji Europejskiej, co pokazuje, że zupełnie się nie odnaleźli w tym, w tej nowej układance. Jedynym realnym beneficjentem Koalicji Europejskiej jest tak naprawdę Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo to on wprowadził, wprowadził pięciu przedstawicieli, a dodatkowo tak naprawdę no też nie był bardzo... Z czego trzech to byli premierzy średnio związani z SLD, ale zgoda. Oczywiście, że tak, ale nie ukrywali tego szyldu, tak? Przyznawali się do SLD, występowali z Aleksandrem Kwaśniewskim, z szyldem SLD, podkreślali swoje zasługi historyczne właśnie w sojuszu i dzięki temu zyskali te mandaty, więc Włodzimierz Czarzasty jest tutaj chyba największym wygranym Koalicji Europejskiej, co wcale nie znaczy, że tak łatwo będzie gotów pójść na tych samych zasadach jesienią. Powiedzieliśmy o Platformie Obywatelskiej i liderach tej partii, którzy rozdają karty, rozdawali w tej kampanii po stronie Koalicji Europejskiej. Sławomir Neumann już w powyborczej refleksji ocenił wynik Koalicji Europejskiej w następujący sposób. 38,5% to łomot, no to rzeczywiście to różnimy się. Przegraliśmy, tutaj nie ma co się zastanawiać, bo matematyka jest nieuboga, no natomiast 38,5% to jak patrzyłem po wynikach w Europie, poza Polską i chyba Węgrami, w każdym innym kraju byśmy z tym wynikiem wygrali. Więc to jest dobra baza, ale niewystarczająca, żeby dzisiaj wygrać. To jest fakt. Myślę, że nie udało nam się zmobilizować tej części naszego elektoratu, która jeszcze w wyborach samorządowych wspierała nas w wielu miejscach. 38,5% to jest kapitał, który może rosnąć. I jeżeli ktoś dzisiaj ma lepszy pomysł dla opozycji. Dzisiaj te wybory pokazały jedną prostą zasadę. I tak będzie na jesieni. To będą dwa bloki, które będą walczyły o zwycięstwo. Będzie to zero-jedynkowe. Nie będzie żadnej trzeciej siły, żadnej trzeciej drogi. Będzie albo PiS, albo my. Sławomir Neumann, no bezwzględnie mówi o duopolu, no ale chciałbym jeszcze chwilę zostać przy tej ocenie wyniku wyborczego Koalicji Europejskiej. Może faktycznie te niemal 40% głosów to nie jest taki zły wynik, panowie. Aleksander. No jeżeli mówimy o Koalicji Europejskiej, to wiadomo, że wybory właśnie do Parlamentu Europejskiego wydawały się takim konikiem tejże formacji, tegoż zjednoczonego obozu partii opozycyjnych. Tymczasem okazuje się, że w sytuacji, kiedy to zazwyczaj mieszkańcy wielkich miast idą do wyborów do Parlamentu Europejskiego, to tutaj również Koalicja Europejska sobie nie poradziła i tutaj nie byłbym takim optymistą na miejscu Sławomira Neumanna, tym bardziej, że pamiętajmy o wyborach parlamentarnych, w przypadku których to raczej tutaj Prawo i Sprawiedliwość może patrzeć z większym optymizmem. Po pierwsze, programy społeczne, które znowu dadzą o sobie znać i ludzie będą o tym pamiętać właśnie w tym okresie. Po drugie, no specyfika wyborów parlamentarnych, raczej w tych wyborach zawsze Prawo i Sprawiedliwość czuło się mocniejsze niż w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy chociażby sytuację z 2014 i 2015 roku. Wyraźny sukces Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. W przypadku eurowyborów pamiętamy, no wszystko się tak naprawdę ważyło na szali, był tak w zasadzie remis, tak to zostało przyjęte. No i myślę, że jeszcze dochodzi sprawa koalicyjna, bo dlaczego mówimy o Zjednoczonej Prawicy tylko w kontekście PiSu, w kontekście Solidarnej Polski i partii Jarosława Gowina Porozumienia? Może warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, może Kukiz 15, które już nie jest tak przekonujące jako antysystemowa partia, również by się znalazło w tej formule? Ja tylko stawiam to pytanie. To ciekawe pytanie. Piotrze, jeszcze wrócę do słów przewodniczącego Neumanna. On no, szedł trochę równolegle do twojej intuicji o dwóch blokach, które jesienią będą rozdawać karty. No i ta ocena tych 38,5%. Może coś w tym jest, że w każdym innym kraju no, ugrupowanie na poziomie 40% wyboru by wygrało. Ale w każdym innym kraju nie wydarzyło się tak, że wszystkie partie, które dotychczas tworzyły scenę polityczną, połączyły się i zbudowały jeden blok, więc to jest trochę bałamutny argument. Prawda jest taka, że no, Grzegorz Schetyna i jego najbliższe otoczenie będzie mówiło o tym, że sam fakt Zjednoczenia jest ogromnym sukcesem, bo to jest największy dotychczas sukces polityczny Grzegorza Schetyny. On musi grać na to, że ten sukces przetrwa te jedne wybory. Natomiast będzie mu to szło coraz trudniej, no bo wiemy, że i w Platformie Obywatelskiej jest duże niezadowolenie z wyników wyborów, ale też z kształtu list i tego, jak prowadzona była koalicja. A co więcej, no powiedzmy sobie szczerze, my też o tym mówiliśmy wielokrotnie, kiedy była dyskutowana na przykład kwestia zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Grzegorz Schetyna, kiedy mówimy o tym, że to jest model totalnej opozycji, tak naprawdę powiela model opozycyjności Jarosława Kaczyńskiego z lat 2007-2015, czyli jakby jego ważniejszym interesem niż wygranie wyborów przy najbliższym okienku jest tak naprawdę utrzymanie tej dominującej hegemonicznej pozycji. Jarosław Kaczyński mógł sobie na to pozwolić, tak, bo jego autorytet w partii był niepodważalny. W partii był niepodważalny, no i tutaj Grzegorzowi Schetynie może być iść to dużo trudniej. Pewnie będzie próbował przekonywać kolejnych liderów. Jak się okazywało, dotychczas mu się to udało, tak pewnie pół roku temu
zanim została zawiązana koalicja europejska, większość z nas powiedziałaby, że to się raczej w końcu nie sklei, no bo tak to wyglądało, że przez wiele miesięcy się nie udawało, ostatecznie się udało, no ale wszyscy liczyli na to, że tutaj będzie widać premię za jedność. Żadnej premii za jedność w tych wyborach nie widzieliśmy. Co więcej, raczej możemy powiedzieć, że te ugrupowania, startując osobno, uzyskałyby zsumowany wynik lepszy niż ten, który widzieliśmy w niedzielę. Aleksandrze, może to jest rzeczywiście długi, bardzo długi marsz grzegorzewski, ten horyzont czasowy, który powinni sobie założyć się zwolennicy Platformy, to nie jesień tego roku, ale jesień 2023, a może nawet późniejsze lata. Rzeczywiście jestem w stanie zgodzić się co do tego, że Jarosław Kaczyński miał zdecydowanie silniejszy autorytet w Prawie i Sprawiedliwości, ale pamiętajmy, że przez Prawo i Sprawiedliwość w tamtym okresie przetoczyły się liczne burze. Mało kto już pamięta to o takich szyldach, jak chociażby Polska jest najważniejsza, Polska Plus i coś tam jeszcze, co się przewinęło. Solidarna Polska. Oczywiście, przecież te partie, pamiętajmy, były ze sobą dosyć mocno konkurujące, były nawet dosyć mocne słowa w debacie publicznej. Tak, tweety nie płoną. Tweety nie płoną. Myślę, że wiele osób chętnie by je schowało, no, ale rzeczywiście było w pewnym momencie gorąco. Także to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński miał całkowicie spokojną sytuację, więc ja myślę, że ta analogia jest dobra. Jest dobra i myślę, że Grzegorz Schetyna w tym przypadku no, powinien z większą przyjemnością i satysfakcją patrzeć na ten wspólny postsolidarnościowy trzon w przypadku Platformy, jak i PiSu, bo może się okazać, że te wszystkie rozwiązania znowu znajdą zastosowanie, tym razem w przypadku Platformy Obywatelskiej. Co więcej, jest jeszcze jedna rzecz, czyli taki scenariusz, o którym w Platformie się mówiło, czyli postawienie w tych wyborach 2019 roku na Senat, tak? I to jest taki scenariusz awaryjny, w którym Platforma zdobywa, czy Koalicja Europejska zdobywa Senat, zaczyna blokować kolejne działania legislacyjne większości sejmowej i doprowadza taką bardzo taką atmosferę bardzo podniesionej temperatury politycznej do wyborów prezydenckich, a później, jeżeli uda się w Koalicji Europejskiej, tej dotychczasowej, w nich zwyciężyć, tak naprawdę oczekuje przyspieszonych wyborów. O krótkiej perspektywie wyborczej i o długim marszu, który jest przed niektórymi politykami. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, Aleksander Majewski, w Polityce.pl. Ja kłaniam się państwu nisko, dziękuję za tę wspólną godzinę, za moment kolejne gorące pytania, nie mniej ciekawe dyskusje. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia, Marcin Fiołek.